Zacząłeś dobrze zarabiać? Zauważyłeś pierwsze wymierne korzyści z prowadzenia swojego biznesu? Super! To teraz zastanów się, co z tymi pieniędzmi zrobić, żeby je mądrze rozdysponować. W dzisiejszym, dynamicznym środowisku biznesowym dobrze jest wiedzieć, jak efektywnie zarządzać naszymi zyskami. Zanim zaczniemy wydawać pieniądze, musimy zrozumieć, skąd dokładnie pochodzą nasze dochody. To, jak rozgrywa się gra przychodów i wydatków, może pomóc nam zidentyfikować, gdzie możemy polepszyć naszą sytuację finansową. Możemy na przykład zastanowić się, czy nie ma obszarów, które moglibyśmy lepiej wykorzystać, aby zwiększyć nasze zyski. Czy powinniśmy zainwestować w nowe technologie, szkolenia dla pracowników, a może promocje i marketing? Zastanów się, co przyniesie Ci największe korzyści w długiej perspektywie, kiedy zainwestowane środki w końcu się zwrócą. Inwestowanie w naszą firmę może być jak rozgrywanie gry strategicznej. Musimy podejmować mądre decyzje, które pomogą nam osiągnąć nasze cele biznesowe. Kiedy już zainwestujemy, musimy monitorować, jak te decyzje wpływają na naszą firmę. Wykonaj analizę potrzeb biznesowych. Zbadaj obszary, które mogą wymagać wsparcia, takie jak rozwój produktów lub usług czy modernizacja sprzętu. Dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze określenie priorytetów firmy. Dobrym przykładem są inwestycje w technologie, takie jak oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, CRM lub systemy zarządzania magazynem. Pomogą Ci one usprawnić procesy oraz zniwelować koszty operacyjne. Dzięki tym inwestycjom Twój biznes działa sprawniej? Czas pomyśleć o marketingu. Postaw na komunikację wizualną. Warto mieć swoje profesjonalne logo, a jeśli już je masz, to może czas pomyśleć o jego aktualizacji, która może wpłynąć na lepszą rozpoznawalność Twojej marki. Zainwestuj w lepszą jakość zdjęć i materiałów, które prezentujesz swoim odbiorcom. Zastanów się, jak dotrzeć do większej liczby odbiorców. Na przykład poprzez promowanie swoich ogłoszeń, które przyciągną nowych klientów. Inwestowanie w naszą firmę, w naszych ludzi, w naszą przyszłość to klucz do sukcesu. Dobrze przeszkoleni pracownicy mogą pomóc w redukcji kosztów firmy. Szkolenia w zakresie optymalizacji procesów, efektywnego zarządzania zasobami czy obsługi nowych technologii mogą poprawić wydajność pracy i obniżyć koszty operacyjne. Zadbaj też o własne kompetencje, bo ostatecznie od jakości Twoich decyzji zależy sukces Twojej firmy. Dlatego inwestycją równie ważną jest inwestycja w siebie. Korzyści z Twoich inwestycji będą przychodziły stopniowo. Analizuj, wyciągaj wnioski i cały czas szukaj nowych rozwiązań. A po więcej porad wpadaj na kanał OLX dla biznesu.